Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie ustawiamy ostatnią działkę, niecały hektar. Znaczy mam nadzieję, że uda nam się to uprawić, bo ostatnio sobie już to zagregatowałem, miałem tu siać, wyskoczył mi wieczorem deszcz i nie posiałem. Jest to już ostatnia działka w tym sezonie do posiania. Został nam tu jakiś niecały hektar. Siejemy tutaj przężyto o zimę, odmianę Twingo. Przężyto wzięte z centrali nasiennej. W sumie to już ma nawet nasypane do siewnika. Siewnik stoi w garażu. Bo miałem wyjeżdżać na pole, zrobiłem próbę kręconą i zupełnie wychodzę na dwór i patrzę, że zaczyna deszcz padać. Dlatego zrezygnowałem z siewu. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się posiać. O ile agregat mi się już całkiem nie rozleci, bo jak widzicie z przodu nie ma wałków, z tyłu też dwóch wałków nie ma. Generalnie trochę lipa. No ale chcemy już zakończyć siewy. Wtedy będzie czas, żeby się zająć tym na spokojnie. O kurde. No i właśnie, tak jak mówiłem, się nie wiem, czy będzie się dało agregatować, ale no to mówię ci, może akurat będzie się dało to uprawić dzisiaj i posiać, to już będzie z głowy i można na spokojnie umyć siewnik. Agregat porozkręcę w te bałki i wywieźć je do naprawy, przynajmniej do prostowania ramy. Mówiłem, działka nieduża, 90 arów. Właśnie tu będzie odmiana posiana Twingo. Ponieważ chcę tam w jakiś sposób wykreować, utworzyć własny materiał siewny na przyszły rok. Taki fajny kamyczek. Wiadomo, chcę wprowadzić jakieś zmianowanie innymi odmianami. Można powiedzieć, co rok sieje się to samo. Gdzieś tam się wymieniamy się z wujkiem, z sąsiadem, ale summa summarum to wychodzi, że już wszyscy siejemy tym samym. Dlatego chciałem właśnie to spróbować na tym kawałku czegoś nowego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to wyjdzie nam z tego całkiem jakiś fajny plon i jakaś tam zadowalająca ilość słomy, bo akurat na tym nam też zależy w naszym przypadku. No to myślę, że w przyszłym roku większa część będzie posiana tą odmianą. Szczególnie, że jest to taka nasza najświeższa działka. Myślę, że jakiś 20-30-letni ugór. Także pszenica w tym roku sypnęła nam tutaj w granicach 7,5 tony. Wiadomo, że z takiego małego kawałka to jest jakiś tam żaden pożytek. Wiadomo, gdyby z całego areału był taki plon, to by było naprawdę super. Ale działka fajna, właśnie można sobie jakiś tam na przyszły sezon materiał na siew tutaj hodować. Stosować odrobinę więcej nawozu. Myślę, że będzie całkiem niezły materiał do siania. Spadło ostatnio trochę deszczu w nocy, znaczy no,
wczoraj na dzisiaj w nocy i wczoraj też właśnie w dzień trochę pokropiło. Ale właśnie spróbuję, może akurat uda nam się to już posiedzieć, zapomnieć i zakończyć sezon. Jeszcze właśnie muszę popryskać rzepak od jednoliściennych i odżywką, ale widzicie, pogoda nie rozpieszcza. Już tam jest parę godzin pogody, później pada, a też nie chciałbym popryskać, żeby później mi deszcz wyskoczył i oprysk szlak trafił. Dlatego właśnie po poniedzieli są prognozy na lepszą pogodę, więc myślę, że może w poniedziałek uda nam się to popryskać. Tutaj akurat na tej działce zastosowane pod korzeń 250 NPK 4.18.20, o ile dobrze się orientuję i o ile dobrze pamiętam, 250, 230, coś takiego, może niecałe 250 kg na hektar. Ale właśnie coś takiego było tutaj wysiane. Zmiana Twingo tutaj będzie posiana w ilości 205 kg na hektar, 200 kg na hektar, nieco ponad. Ojejku, przy obsadzie już właśnie nie pamiętam, jaka to będzie, bo tu przeliczałem to. Wiem, że właśnie masa 1000 ziaren to 45 gram. Tego nie pamiętam. Ostatnio spadło u nas sporo deszczu. Wszędzie, tak jak widać tutaj, nie za ciekawie, trochę mokro. No właśnie, mam nadzieję, że już dzisiaj uda się to posiać. Pole wygląda w miarę nieźle, chociaż jest tutaj taka. Na dole jest piasek, na górze jest glinka. Pole zaledwie tam może jakieś 100 metrów, może nie, nawet nie ma 100 metrów. A właśnie takie zróżnicowanie od takiej konkretnej gliny, gdzie się wyorują prymy, po których ciężko przejechać, no tutaj takiego luźniutkiego piasku, który się ładnie rozsypuje w orce. Agregat Bome 320. Kilka słów o nim powiedziałem. Nie ma co się nad nim tu zbytnio roztkliwiać. Generalnie do tej pory nie było jakichś większych problemów, ale w tym sezonie przeszedł sam siebie. Nawet jak tam ktoś z widzów ma mnie na snapie, to właśnie był taki snap, że co hektar to wałek mniej, więc ostatnio pomysł pokazał, na co go stać, i w przeciągu 3 hektarów zgubione było 2 tylnie wałki. No i co? Chyba na tyle. Myślę, że jeszcze, jeżeli będę to dzisiaj siał, to postaram się coś nagrać, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak wygląda siew w dzień. No i co, to chyba tyle. Na razie.